W Afryce jest gorąco, ale w Ameryce Południowej są miejsca, gdzie jest piekielnie gorąco, na przykład Fiambala w Argentynie. W baku, w przewodach paliwowych, w filtrach bulgotało paliwo, musiałem zdjąć bak cały, poodkręcać go i zdjąć, żeby go troszkę przechłodzić i żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie przyczyna. Ja byłem świadom tego, że za chwilę mogę zemdleć, ale jednocześnie nie było żadnej alternatywy, musiałem po prostu schłodzić paliwo.